sezonie od 1 maja do 24 września wycieczkowce wchodziły do gdyńskiego portu 72 razy, niektóre z nich po kilka razy. 19 lipca w ciągu jednego dnia gościliśmy w gdyńskim porcie trzy takie statki. To moment, w którym do nabrzeża francuskiego przybija Vision of the Seas. Ten pływający dom ze szkła, zwany z tego powodu statkiem światła, został zbudowany w 1998 roku. Ma 279 metrów długości i 78 340 tonażu. Załogę stanowi 765 osób. Statek osiąga prędkość 22 węzłów i zabiera na swoje pokłady ponad 2000 pasażerów. Pływa pod banderą Bahamów. Na statku znajdują się baseny z jacuzzi, sauny, centrum spa, kasyno, sklepy i butiki, restauracje, liczne bary, klub nocny i pokładowy teatr na 870 widzów. Oprócz tego posiada sale sportowe, ścieżkę do joggingu, a nawet ściankę wspinaczkową. Nic więc dziwnego, że takich gości wita orkiestra. Pod statek podjeżdżają autokary, aby zabrać pasażerów na jednodniowe zwiedzanie Gdańska czy Malborka. Szklane sufity, wielkie okna i mnóstwo świetlików zapewniają pasażerom wspaniałe widoki podczas rejsu. Statek Marina pod banderą Wysp Marszala zacumował przy nabrzeżu Stanów Zjednoczonych. Ma 238 metrów długości i posiada 15 pokładów. Zabiera na nie 1250 pasażerów, których obsługuje 800-osobowa załoga. To luksusowy pięciogwiazdkowy statek wybudowany w 2011 roku. Niestety bliżej do niego nie można już podejść. Norweski Gan to przy tych dwóch olbrzymach ledwo karzełek, który ma 108 metrów długości. To jeden z najmniejszych wycieczkowców, jakie zawitały do Gdyni, za to cumuje przy nabrzeżu pomorskim w centrum miasta. W sezonie statek ten pływa jako wycieczkowiec, a poza sezonem pełni rolę internatu i średniej szkoły morskiej w norweskim porcie Stavanger. U nabrzeża francuskiego przy dworcu morskim cumują największe statki pasażerskie wchodzące do gdyńskiego portu. Jest 30 sierpnia 2012 roku, godzina 7:30. Przy nabrzeżu francuskim będzie dziś gościł największy statek wycieczkowy, jaki w tym roku zawinie do Gdyni. To Costa Pacifica. Do portu wejdzie również jeden z najbardziej luksusowych statków – Europa. Zanim to nastąpi, w główkach portu pojawia się prom Stena Line. Prom tego armatora nazywa się Stena Spirit. Stena Spirit to duży prom pasażersko-samochodowy pływający pod banderą Bahamów. Portem macierzystym promu jest Nassau. Do eksploatacji oddano go w 1988 roku. Ma 176 metrów długości, 29 metrów szerokości i zabiera 1700 pasażerów oraz 460 samochodów. Prom ten kursuje regularnie na trasie Gdynia-Karlskrona. Początkowo prom nosił nazwę Stena Skandynawika, a nową nazwę Stena Spirit nadano mu po ogólnopolskim konkursie. Matką chrzestną była gdynianka Anna Przybylska. Za falochronem widoczne są już sylwetki obu wycieczkowców. Jako pierwszy wchodzi mniejszy z nich, czyli Europa. Europa to luksusowy niemiecki statek pływający pod banderą Bahamów, klasyfikowany na 5 gwiazdek z plusem. Europa zabiera na swe pokłady 408 pasażerów obsługiwanych przez 255 członków załogi. Jednostka ma smukłe kształty i wysuniętą dziobnicę oraz przypomina sylwetką luksusowy jacht. Statek posiada 9 pokładów, w tym 7 dla pasażerów. Posiłki serwuje restauracja Europa. Są również restauracje specjalne Wenecja i Orienta.
Oczywiście są bary, jest kasyno, centrum fitness. Oprócz 204 kabin jest 16 luksusowych apartamentów, w tym posiadających własne sauny i oddzielne sypialnie. Statek przekazano do eksploatacji w 1999 roku. Jako drugi wykonuje manewr sumowania największy statek, jaki wejdzie w 2012 roku do gdyńskiego portu – Costa Pacifica. To trzeci z kolei statek klasy Concordia. Ma aż 290 metrów długości i 37 metrów szerokości. Statek pływa pod banderą włoską, a jego portem macierzystym jest Genua. Załoga tego kolosa liczy 1100 osób. Do dyspozycji 3780 pasażerów jest 14 z 17 pokładów, 5 restauracji, 13 barów, 4 baseny, 3-poziomowy teatr, dyskoteka, studio muzyczne, łaźnia turecka i jacuzzi. To siostrzana jednostka słynnej Costa Concordii, która wpadła na skały na Morzu Tyreńskim w styczniu 2012 roku.